3, 2, 1, 0, start. Przedłożone. Mieszkańcy Wroczyńszczyzny w gminie Dąbrowa Białostocka mogą w końcu do swoich domów dojechać drogą asfaltową. Uroczyście oddano do użytku ponad 1200-metrowy odcinek łączący wieś z drogą powiatową. Skomunikowaliśmy tak naprawdę wieś Wroczyńszczyzna z asfaltem w powiatowej drodze. To bardzo potrzebny asfalt, który łączył mieszkańców. Oni mieli we wsi tak naprawdę asfalt, ale nie mieli wyjazdu i dojazdu tak naprawdę do asfaltu, z którego mogli się poruszać w różnych kierunkach. Dzięki projektowi, który gmina Dąbrowa złożyła do Urzędu Marszałkowskiego, do Funduszu PROW, udało się skorzystać z dofinansowania i dwa odcinki we Wroczyńszczyźnie w stronę Pokośna. Odcinek ponad 200 metrów i tutaj pół kilometra drogi za łączną kwotę 1 050 000 zł udało się zrobić. Dzisiaj też rozmawiamy tutaj o drodze w terenie Bagien ze Związku Powiatowo-Gminnego o łącznej długości 500 metrów. To też przyczynia się do tego, by skomunikować naszych mieszkańców zarówno z kolonii, z zabudowy kolonijnej na Bagnach, ale też z Wrocieńszczyzny. Mamy nadzieję na przyszłe fajne realizacje w tym terenie. Dla tych mieszkańców z tej najbliższej okolicy jest to bardzo ważna inwestycja, bardzo znacząca inwestycja i bardzo potrzebna inwestycja, z tego względu, że w końcu ten transport, ten ruch lokalny będzie mógł się odbywać i już się odbywa po drodze asfaltowej, drodze porządnie utwardzonej, co pozwala na bezpieczne przemieszczanie się i przede wszystkim nieutrudniające w żadnym wypadku. To były takie dziury, my sami robiliśmy prywatnie, posypywaliśmy troszkę tę drogę, to równali, ale co to, jaka to robota? Najpierw to sypali kamienie, różne tam byli, bo to dziury były wszystkie. Z pola wozili takie, podsypywali, żwirowali to i robiliśmy czynem społecznym, wyprawiliśmy jedną, drugą drogę. A no już teraz nareszcie mamy, tu dużo jeździ mleczarnia. 6 gospodarzy daje mleko. Przyjdzie zima, śnieg zagoni i nie ma jak dojechać. Trzeba tutaj brać ciągniki, rozpychać albo wyciągać ich ze śniegu. A już teraz będzie, już nareszcie. Będzie dobrze. Każdego samorządowca cieszy, tak samo mnie to tym bardziej, że znajdujemy się w okręgu, z którego ja dostałem się do Rady Miejskiej. Jest to zawsze inwestycja, która tym bardziej cieszy, daje zadowolenie, daje satysfakcję. Podsumowaniem tego są uśmiechy i są dobre słowa właśnie tutaj tych mieszkańców, którzy z tej okolicy pochodzą i pokazują też swoje zadowolenie z nowej jakości poruszania się po tej naszej lokalnej drodze. Chciałem pogratulować bardzo serdecznie tej inicjatywy dla pana burmistrza i całej gminy Dąbrowa Białostocka, bo tutaj pięknie od Wroczyńszczyzny została wylana ta część asfaltu i to jest naprawdę wspaniała inicjatywa. Natomiast my chcemy się pochwalić naszą częścią tej inwestycji, to znaczy drogą, którą realizujemy w ramach Związku Powiatowo-Gminnego i to jest dla nas powód do dumy. Oprócz tego oczywiście realizujemy tą część przy Harasimowiczach, jak i również część przy Nierośnie, tutaj do naszego rodzinnego domu dziecka, a także zwierzyniec Bagny. To jest całość, wartość zadania około 17 milionów złotych. I to ten kawałek, który tutaj jest właśnie tą częścią. Ja chciałbym tylko jeszcze powiedzieć, jak jesteśmy przy wsi Wroczyńszczyzna, że za chwilę, dzięki uzgodnieniom z panem burmistrzem Arturem Gajlewiczem, jak i również z radnymi, ogłosimy przetarg na realizację tamtego odcinka drogi powiatowej tutaj do wsi Wroczyńszczyzna, który będzie również wyasfaltowany. Myślimy, że zrealizujemy go w roku 2025.